Halo, dzień dobry, czy nas słychać? Czy mnie słychać? Super. Dobry wieczór. Okej. Witam, Agnieszka. Dzień dobry. Mamy 125 osób. Super. No i to jest taki moment, kiedy możemy się trochę poznać, także wpisujcie tam w komentarzach. Wszystko ok? Dobrze, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Karol Zieliński, pracuję w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog. Mam przyjemność prowadzić swoje pierwsze webinarium, to jest mój debiut. Jakby coś było nie tak, to też zapraszam Was serdecznie do wpisywania w komentarzach. Dzisiaj naszym tematem to jest już kolejny webinar i takim tematem, którym się zajmiemy, to jest flipowanie. Jak flipowanie, wizualizacja, myślenie wizualne, facylitacja graficzna może nam pomóc w zdalnym uczeniu. Jak może nas to zainspirować do zdalnego uczenia, do pracy, lub też jak może nam to pomóc w takiej codzienności przyczynić się do naszego rozwoju. No i jest to kolejny webinar z cyklu w projekcie Zaprogramuj przyszłość. Projekt, który realizujemy w pięciu nucach w ramach ze środków Unii Europejskiej. Dzień dobry, Elu. Słuchajcie, na początek, kiedy przygotowywałem się do tego webinaru, zrobiłem sobie swój flipchart. Na tym flipcharcie macie przed sobą dzisiejszy plan, co będziemy dzisiaj robić. Więc od razu możecie zobaczyć mniej więcej, co dzisiaj będzie się działo w takiej formie wizualnej. I chciałbym, żebyśmy sobie tylko przeszli poprzez te wszystkie punkty. Rozpoczniemy od takiego wstępniaka. Chciałbym Was zapytać i zebrać wszystkie informacje dotyczące myślenia wizualnego, z czym Wam się kojarzy, czy pracujecie na co dzień, czy może wykorzystujecie już elementy myślenia wizualnego w swojej pracy. Jak możemy rozpocząć naszą przygodę z myśleniem wizualnym? Czy jest nam potrzebne do tego, czy są nam potrzebne jakieś specjalne narzędzia? Czy możemy to zrobić przy użyciu naszych sprawdzonych metod, tego, co mamy pod ręką? I to będzie trochę na początku w ramach wstępu, ale myślę, że dzisiaj nie będziemy za dużo teoretyzować. Chciałbym, żeby ten webinar trochę był takim właśnie twórczym wyzwaniem. Dlatego mam dla Was kilka przykładów flipchartów, które możemy zrobić. Będziemy je tworzyć w ogóle teraz na żywo, więc też czekam na Wasze prace. No i takie twórcze wyzwania, które przed nami, trzy flipcharty. Nie będziemy oczywiście ich robić w dużym formacie. To, co mamy pod ręką, jak najbardziej jest ok. No i w dalszej części, już tak pod koniec dzisiejszego spotkania, chciałbym, żebyśmy trochę się poinspirowali. Mam dla Was kilka przykładów. To są bardziej linki, odnośniki do miejsc, gdzie możemy też rozpocząć naszą przygodę z flipowaniem, gdzie możemy znaleźć kilka inspiracji na temat tego, jak w ogóle rozpocząć tą przygodę, co nam jest potrzebne, jakie są nam potrzebne narzędzia i tak dalej, i tak dalej. I też jak możemy wykorzystać aplikacje mobilne do tego, żeby przenosić treść z tego, co wykorzystamy, z tego, co zrobimy.
żeby sobie to udostępnić i zrobić z tego na przykład prezentację albo inne fajne rzeczy. Czyli takie trochę twórczości, trochę teorii, ale bardziej rysowanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to ja taką przygodę z tym myśleniem wizualnym, z flipowaniem, z facylitacją graficzną rozpocząłem, no w zasadzie można powiedzieć, że jakiś rok temu. Byłem na kursie flipowania. Od tej pory staram się tworzyć swoje wizualizacje, swoje flipcharty. Przede wszystkim w pracy jako trener. Jestem też trenerem na co dzień. Już pracuję w Centralnym Domu Technologii. I to myślenie wizualne jest gdzieś w moim życiu mniej więcej od roku. Jest to metoda, którą na co dzień wykorzystuję. Bardzo mocno wierzę w ideę myślenia wizualnego, facylitacji graficznej jako narzędzia, które rzeczywiście powoduje to, że możemy naszą wiedzę bardziej pokazać. Staje się to wszystko, to co robimy, staje się bardziej efektywne. Myślenie wizualne, to jeżeli chodzi o mnie. Chciałbym się was zapytać, jakie są wasze skojarzenia, z czym wam się to kojarzy, w ogóle to pojęcie. Dlatego słuchajcie, zapraszam was teraz do tego, żebyście weszli na stronę menti.com, macie na prezentacji. I proszę wpiszcie ten kod, który jest podany poniżej. Czyli wrzucam sobie jeszcze raz tutaj też w czacie. No właśnie, znacie narzędzie? To jest też narzędzie, które w fajny sposób możemy wykorzystywać, tworząc jakieś grafiki, diagramy, krótkie prezentacje. OK. Słuchajcie, to. Dobra, ja teraz udostępniam swój ekran. OK, i słuchajcie, mamy pierwsze skojarzenia, strzałki. O, Katowice się pojawiły, ekstra. To są takie pierwsze skojarzenia, więc spokojnie możecie wpisywać to, co wam przychodzi na myśl, czyli te pierwsze skojarzenia są zawsze najlepsze. Biblioteka, nauczyciel. O. Myślenie nieliteralne. Kolor. Kolor, obraz. Dziecko. Dziecko. No tak. Dzieciaki mają jakąś większą zdolność do tego, żeby tworzyć. No właśnie, ale też jest nauczyciel. Nauczyciel, który wychodzi nam na pierwszy plan. Jest nauczyciel. Mapa myśli, obraz, uczeń. I szkoła i dom. To są miejsca, gdzie możemy też wykorzystywać. Kreatywność. Cały czas nauczyciel, szkoła. Obrazy.
Okej, czytanie. Pojawił się też pies, to jest bardzo ciekawe. Dziecko, flipy są strzałki. Obraz, obrazy, nauczyciel. No dobra. To słuchajcie, zostawiam na razie to tak jak jest. Możecie sobie w międzyczasie jeszcze dopisywać te skojarzenia. Z tego, co wpisaliście, wychodzi na to, że z myśleniem wizualnym najbardziej kojarzą się obrazy. Nauczyciel, jako właśnie osoba, która rzeczywiście może to myślenie wizualne w swojej pracy wykorzystywać, ale również uczeń, dziecko. Obraz, kolor, mapa myśli. To są jak najbardziej. Jak najbardziej te wszystkie elementy wchodzą w skład myślenia wizualnego. I. Dzisiaj będziemy pracować z naszymi własnymi flipchartami. Od razu Wam rzucam też link do kolejnej aplikacji. To jest aplikacja Padlet. To jest przestrzeń, w której możemy udostępniać nasze obrazy, też w czasie rzeczywistym. I to, co dzisiaj będziemy tworzyli, mam nadzieję, że będziecie również wrzucać do tej aplikacji. Będziemy mogli sobie później też zobaczyć w trakcie naszą twórczość. Do tego też jeszcze możemy wrócić. I zobaczcie, jest trochę tak, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji trudnej, trochę dziwnej. No ale właśnie, to jest taki moment, w którym musimy bardzo mocno też zmienić trochę nasz sposób myślenia. Znaczy, jesteśmy też zachęcani do tego, żeby ten sposób myślenia edukacji trochę zmienić. Link do Padletu. Słuchajcie, to dobra, jest. Super, dzięki. To jest właśnie ta przestrzeń. I ostatnio przeszukując też inspiracje do tego webinaru, znalazłem taki rysunek na fanpage'u Rysuję dla moich uczniów, o którym też później na końcu opowiem jeszcze. Dostaniecie ode mnie zestaw tych linków, gdzie możemy znaleźć różnego rodzaju inspiracje, które trochę pokazuje tą naszą rzeczywistość edukacyjną. No i czujemy się też trochę przebodźcowani tą ilością narzędzi, tych zadań, które mamy do wykonania. Nie jest to jakaś naturalna sytuacja. Ale w tym wszystkim też mamy taką przestrzeń na twórczość. I dzisiaj chciałbym, żeby był taki moment, kiedy możemy trochę popracować twórczo. No i pytanie, dlaczego w ogóle mówimy o tym rysowaniu w kontekście edukacji zdalnej, w kontekście projektu, który przecież tak naprawdę zakłada naukę programowania? Po co wizualizujemy? Z mojej perspektywy, ja wykorzystuję mocno flipowanie, facylitację graficzną, bo wierzę w trzy takie elementy. Przede wszystkim zależy mi zawsze
na jasnym i prostym przekazie. Chciałbym wzmocnić to, co na co dzień wykorzystuję, czyli wzmocnić przekaz na moich zajęciach poprzez właśnie komunikację wizualną, żeby to było jeszcze bardziej czytelne. Dzień dobry, Moniko. Bardzo też lubię tą interakcję, która powstaje w wyniku tworzenia flipchartu, kiedy tworzymy. Jesteśmy w tym procesie tworzenia flipchartu. My też jakby zadajemy te pytania, to wszystko to, co powstaje w burzy mózgów, pojawia się od razu na gotowym flipie. No i chyba to, co najważniejsze w tym całym procesie, jest to właśnie wzmacnianie poczucia sprawczości. Czyli ja mam tak naprawdę dostęp do wiedzy moich uczniów czy osób, z którymi pracuję, i też mogę się uczyć i mogę zbierać te wszystkie informacje, które pojawiają się podczas spotkania, podczas warsztatu, ale też z drugiej strony te osoby, które wrzucają informacje na flipcharcie, ja to też przerabiam w formie graficznej, mają takie poczucie sprawczości, że to jest rzeczywiście ich wiedza, że to są ich przykłady, i myślę, że to naprawdę bardzo fajnie działa. No i oczywiście jesteśmy w stanie bardziej zapamiętywać wszystko to, co powstaje. No i myślę sobie też, że to myślenie wizualne to jest tak naprawdę też w pewnym sensie tworzenie takiego. To wykorzystywanie szablonów, jest to wykorzystywanie algorytmów, które już są zapisane, i mam nadzieję, że zaraz się też o tym wszyscy przekonamy, jak pójdziemy sobie trochę dalej. No i też te tworzenie aplikacji zaczyna się od prototypowania, tworzenia szkiców, rysunków i tak dalej. To są takie rzeczy, o których też na co dzień nie pamiętamy, że to wszystko zaczyna się gdzieś od prostego szkicu. Okej, to słuchajcie, to ja myślę sobie tak, że jeżeli chodzi o wstęp, to by było tyle. Chciałbym, żebyśmy teraz przygotowali sobie wszystkie te nasze narzędzia, które mamy pod ręką. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś flomastry, markery, długopisy, cokolwiek wam się teraz może przydać, to jest ten moment. Też jakieś kartki, może być format A3. Ja będę dzisiaj pracował na moich markerach i na formacie A3, żeby to było trochę bardziej czytelne. Mam nadzieję, że w związku z tym będzie lepiej widać. Ogólnie w tym myśleniu wizualnym, facylitacji graficznej, ja myślę, że chyba są takie dwa elementy, które są najczęściej wykorzystywane. To jest praca na dużych flipchartach, kiedy możemy sobie całą tą naszą wiedzę udostępnić na dużym formacie, ale też coraz częściej wykorzystujemy narzędzia cyfrowe, żeby sobie to wszystko wrzucić w takiej formie elektronicznej. Ale dzisiaj będziemy trochę pracować analogowo, bo też mocno wierzę, że każdy z nas już ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby zacząć takie myślenie wizualne i tworzyć swoje własne flipy. Okej, więc przełączam się w tym momencie na kamerkę i będzie widać to, co będziemy tworzyć. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od pierwszej wrzutki. Sobie tutaj otworzę nową kartkę.
Dobra, i słuchajcie, na początku chciałbym, żebyśmy sobie wypisali swoje imię. Niech każdy z was wypisze swoje imię w takim dużym formacie. Ja również wypiszę swoje. I teraz zobaczcie, tutaj rozpoczęliśmy i już zaczynamy zawsze od tego, że wypisujemy imię. Co możemy teraz z tym zrobić? No jest kilka elementów takich podstawowych, które możemy wykorzystać. Ja do pracy używam markerów Neulanda, ale wy możecie spokojnie wykorzystać te, które macie pod ręką, tak jak powiedziałem. Możemy sobie te imię od razu z tej strony zaznaczyć. Wrzucamy sobie taki jakby cień. I już te litery stają się bardziej czytelne. To na początek. Wyróżniamy dwa typy pisania. Nie widać kamerki. Dobra, teraz jest OK? Dobra, to super. Jasne, i teraz chcielibyśmy sobie wrzucić to wszystko, co napisaliśmy w ramkę, żeby trochę ten wyraz poszedł do przodu, bo to, co chcemy, to żeby był bardziej czytelny. Więc robimy sobie taką ramkę. Może być, i to jest też OK. Jeżeli są takie przerwy w krawędzi, to jest jak najbardziej w porządku. Tym się nie przejmujemy. To ma być naturalne. Ten cały proces tworzenia, to co dzisiaj będziemy robić, jest jak najbardziej naturalny. Słuchajcie, możemy sobie dodać tutaj taki zaczep. Jest OK. Ja jeszcze mam taki specjalny marker, który tworzy, robi takie cieniowanie, tak jakby. Więc ja go teraz spróbuję trochę użyć. Ale to może być też szary marker. I to jest taki efekt, że litery wychodzą nam do przodu. Coś takiego prostego, prosty zabieg, który pozwoli nam wzmocnić i te litery stają się bardziej czytelne. No i okej. Okay. I to już jest ten pierwszy flip, który dzisiaj stworzyliśmy. To jest wasze imię. Litery wysoko pisane, dlatego że zobaczcie tutaj te łączniki mamy powyżej. Tak samo A mogłoby być, ta poprzeczka mogła być tutaj na dole i wtedy byśmy mieli tak zwane nisko pisane. I tak samo R, O i L, one są takie trochę wydłużone, tak? No jakby we flipowaniu mamy dwa typy piśmiennictwa, jest właśnie wysoko pisane i nisko pisane. Okej. Ludziki, słuchajcie, przerzucamy sobie kartkę i otwieramy sobie kolejną. I mamy ludziki. Bierzemy sobie jakiś czarny marker, macie pod ręką. Dobra, jest. Zaczynamy z tej strony. Widać moją całą kartkę w tym momencie. Teraz będziemy rysowali, to są tak zwane ludziki solniczki. No, ze względu na swój charakterystyczny kształt. Więc słuchajcie, zaczynamy sobie coś takiego. I tu mamy naszą postać. Tak, słuchajcie, jeżeli macie teraz przestrzeń, bo możemy też, możemy w trakcie wrzucać
tą naszą twórczość pod linkiem na stronie padletowej, dokładnie. Po wolnej chwili, słuchajcie, zapraszam Was śmiało też, wrzucajcie swoje rysunki. Dobra, zaczynamy. Mamy tego ludzika. Dorzucamy mu tutaj twarz. Ona będzie taka jajowata. Dwie kreski. Na przykład takie zdziwienie. Słuchajcie, też bardzo w prosty sposób, poprzez proste gesty, możemy uzyskać ten efekt konkretnych emocji, tak? Jedna ręka. Druga ręka. Ok. Teraz ten ludzik jeszcze nie ma podstawy, więc dobrze byłoby mu tutaj na dole dorysować też taką podstawkę. Jest. Kolejny obok. Czyli już jest taka postawa takiego zdziwienia. Słuchajcie, jak wam się rysuje w ogóle? Rysujecie sobie często w domu? Na przykład tak w ogóle dla siebie? Piszcie. Dobra, i teraz. Okay. Teraz na przykład chcielibyśmy, żeby w tą stronę. Tak. I to może być jakiś prezent. Wiola, napisałaś, że nie przepadasz za rysowaniem. Wiesz co? Ja też do pewnego momentu nie przepadałem, dopóki nie zacząłem tej przygody z typowaniem. Też wydawało mi się, że nie potrafię rysować, ale okazało się, że jest to totalnie nieprawda, słuchajcie. Że można się nauczyć, to są proste gesty, to są proste elementy. W ogóle to, co my dzisiaj będziemy robić, bardzo mocno opiera się na takich prostych przykładach z figur geometrycznych, tak? I to jest właśnie też to, o czym powiedziałem, jeżeli chodzi o algorytmy, czyli te wszystkie rysunki, które powstają, one składają się tak naprawdę z kilku figur w dowolnej konfiguracji i powstają nam gotowe rysunki. No i super, Grażyna napisała, że zaczynasz wierzyć, że możesz coś narysować i my też mocno wierzymy i mam nadzieję, że na koniec zobaczymy od ciebie ten efekt. Też można rysować z dzieciakami, jak najbardziej. To jest właśnie też fajny przykład na jakąś lekcję też ze swoją grupą. To są takie trzy przykłady, ale moglibyśmy też sobie teraz narysować cały zestaw takich ludzików. Na przykład chcemy sobie narysować całą rodzinę. Zaczynamy od tych podstawowych figur, które przed chwilą. Tu mamy jedną osobę, tu mamy drugą. I teraz zobaczcie, to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę na to, co tutaj się dzieje. Tu mamy taką postać trochę jajowatą. Cześć Joanna, witam cię serdecznie. To jest postać jajowata, tutaj mamy twarz taką okrągłą. Dlaczego w ten sposób rysujemy? Możemy bardzo prostym gestem oznaczyć postać dorosłego i postać dziecka. Dorosły to jest właśnie, oczy właśnie są takie podłużne. Jeżeli chcemy zaznaczyć, że mamy tutaj dzieci, no to robimy po prostu kropki. Tu mamy ponownie dorosłego. Nie mamy dziecko. No i teraz też takimi prostymi gestami oznaczamy te osoby, które mamy na rysunku. Możemy sobie wykorzystać do tego kolor i na przykład sobie zakreślimy dorosłych w ten
ten sposób. A dzieciaki na przykład takimi kropkami. Tak, już na przykład wiadomo, o co chodzi. Teraz jeszcze zobaczcie. Co tutaj możemy zrobić? Możemy zrobić też tak, bez oczu. Słuchajcie, czy w ogóle nie za szybko? Trochę? Jest ok? Takie tempo może być? Jak coś to też piszcie, to dobra, super. Ekstra. Na razie na to, że jasne. Śmieszne to ludziki są, ale wiecie, to też jakby nie o to chodzi, nie musimy być super idealni na tym etapie. To jak najbardziej, to nie o to chodzi, nie? Jakby uruchamiamy te nasze zasoby twórcze i tak jest jak najbardziej ok. To też bardzo ważny jest ten sam proces i no mam nadzieję, że trochę dzisiaj też to będzie takim dla nas relaksem przy tym całym tygodniu, który nas czeka. Tak chciałem powiedzieć właśnie. Dobra, zobaczcie. Dorzucamy tutaj takie elementy, które nam różnicują i od razu uruchamiają się emocje, tak? Bo tutaj możemy zobaczyć, ta osoba patrzy na dół, ale mogła też zobaczyć jakiegoś kotka, no nie wiem, jakąś jakiegoś zwierzaka, który jest na dole. Tutaj widzimy osobę, która zupełnie jest niezorientowana i patrzy w drugą stronę, nie? Czyli to też jakby wykorzystujemy proste gesty. Możemy sobie tak to narysować, albo tutaj jeszcze coś takiego. Jest ok. I w takich prostych gestach możemy dalej tworzyć nasze rysunki. Dobra, to tak powiedzmy, wiecie, to jest wszystko w takim dużym skrócie, ale kilka takich najważniejszych elementów to jednak chciałbym, żebyśmy też zobaczyli. Zostawiamy na razie ludziki. Teraz możemy sobie odwrócić następną kartkę. No i słuchajcie, taki temat ramki. Dobra, możemy wykorzystywać różnego rodzaju też ramki w tej naszej całej komunikacji wizualnej, w myśleniu wizualnym. Ramki przede wszystkim nam wzmacniają ten przekaz. One sprawiają to, że te nasze słowa, nasze myśli, które wrzucamy, stają się bardziej czytelne. Też jakby rozdzielają kolejne elementy. No, a to jest jakby najważniejsza część tego, co chcemy zrobić. Zawsze na początku jest komunikat, a dopiero gdzieś na drugim miejscu jest ta cała sfera wizualna. Nam zależy najbardziej na tym, żeby nasz komunikat był prosty i czytelny w przekazie. Dlatego możemy sobie wybrać, ja sobie wybiorę, dobra, może wybiorę sobie jakiś kolor. Może to będzie kolor czerwony na przykład. No i możemy sobie to wrzucić w taką prostą ramkę. OK. Coś innego, jakiś tam dowolny wyraz, czy jakieś sformułowanie. Możemy też sobie tutaj wrzucić to wszystko w chmurkę. I zobaczcie, zaczynamy. Ja mam też teraz taki gruby marker, to jest Outliner Big One. No, on się raczej nie nadaje do takich mniejszych rysunków, ale w tym momencie spełni fajną funkcję stworzenia takiej ramki. Zaczynamy, zobaczcie, robimy taki prosty dziubek. I to jest OK. I teraz jedyne to, co robimy, to dopełniamy go i robimy taką chmurę. I mamy.
Możemy też się pobawić właśnie też tym cieniowaniem. O, na przykład tak. Okay, tutaj tak samo możemy zrobić. Jasne. To mamy tak, mamy chmurę, mamy taką prostą ramkę, a możemy też tworzyć takie jakby tablice, czyli coś takiego, co wygląda trochę jak tablica. Okay. Kółeczko, drugie kółeczko. I okej, okay. I montujemy. Nie? Jakby trochę też od razu inaczej to wygląda. No albo możemy sobie wykorzystać taką ramkę z takim trochę odwróconym dzióbkiem. Jest okej. Okay. No zobaczymy później, jak to będzie wyglądało, kiedy będziemy tworzyć całe flipy. No mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj stworzyć kilka takich przykładów. Ok, tu mamy ramki. Teraz słuchajcie, proste ikony. Proste ikony, które możemy stworzyć, które będą takim też fajnym dodatkiem do naszych flipchartów. Oczywiście nie musicie tak przerzucać tej kartki, tak jak ja. Jeżeli macie trochę mniej tego, to możecie sobie też na drugą stronę. Dla mnie po prostu w tym momencie jest trochę wygodniej. Zaczynamy, wrzucamy ikony. Słuchajcie, teraz zróbcie. Będzie nagrywane, jasne. Agnieszka, spokojnie, słuchaj, możesz dołączyć od tego momentu, możesz sobie później też to cofać. Zresztą wiecie, no, jest bardzo dużo przykładów i filmików, też później wam pokażę też strony, gdzie możemy je znaleźć, gdzie można sobie do tego wszystkiego wrócić. Dobra, słuchajcie, rysujemy. Pięć kółek na naszej kartce. To jest nasza baza do tego, co będziemy tutaj tworzyć. I teraz rozpoczynamy sobie, najpierw wybieramy sobie pierwsze i teraz z tego koła, słuchajcie, możemy stworzyć ikonę, symbol czasu, coś takiego, co może na przykład nam posłużyć do tworzenia jakiegoś planu czy jakiegoś planu dnia. Chcielibyśmy, żeby powstał budzik. Ok, mamy w forze na padlecie pojawiają się pierwsze prace. To sobie luknę, co tam się dzieje, bo też jestem ciekaw. O, jest super. No, wow. Czadowo, słuchajcie. Dobra, to wrzucajcie dalej. Wrzucajcie dalej, są świetne. Zaczynamy i rysujemy sobie tutaj na dole najpierw takie nóżki. Ok. Tutaj rysujemy ten cały mechanizm. Możemy sobie dodać jeszcze takie fale, które symbolizują nam dźwięk. No i jest. Ok. I mamy prostą ikonę budzika. Co możemy dalej zrobić? Słuchajcie, no dobra, no chcielibyśmy zrobić coś na geografię na przykład i rysujemy sobie najpierw ikonę Ziemi. Nie ikonę Ziemi, chciałbym, żebyśmy zaznaczyli kontury państw, kontynentów. Dobra, wrzucamy sobie na przykład tak. A, tak jak nam wygodniej. Słuchajcie, to nieważne, bo tutaj tak każdy będzie wiedział, o co chodzi przecież, nie?
Dobra, montujemy sobie ten cały tutaj mechanizm do kręcenia, tak jak jest w globusie. Jedna kreska, druga kreska, podstawka, bardziej koło i drugie koło. Jest. I już mamy globus. Słuchajcie, jak wam się rysuje? Relaksujecie się trochę? Mam nadzieję, że tak, że to jest przyjemne dla was. Czat. No pewnie, że tak. Dobra. I teraz lecimy, rysujemy sobie tutaj kompas. Mamy koło, teraz byśmy musieli zaznaczyć sobie punkty odniesienia. I tutaj będę musiał użyć trochę innej końcówki. Zmieniam sobie na cieńszą. Musimy zrobić igiełkę, tak? Powiedzmy, że w ten sposób. Jest trochę krzywo, ale tak może być. Jak najbardziej. Dzień dobry, Julia. To jest w zasięgu moich zdolności plastycznych. No ja myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest jak najbardziej też w zasięgu moich zdolności plastycznych, o czym się przekonałem i tego się trzymajmy. Tutaj chcielibyśmy zrobić żarówkę. Żarówka może być. Czego może być symbolem taka żarówka, słuchajcie. Jeżeli byśmy chcieli na przykład wykorzystać do naszej prezentacji albo w pracy z dziećmi. Możecie wpisywać też na czacie. Pomysł, idea. Tak. No nie wiem, czy wiecie, ale żarówka jest naszą ikonką w projekcie Zaprogramuj przyszłość również. Mam nadzieję, że zagadka. Dobra, to zrobimy żarówkę, ale zrobimy sobie taką ekożarówkę. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. Dodatkowe zadanie. Tak, kreatywne zadanie, prąd. Dobra, zaczynamy i najpierw sobie robimy tutaj coś takiego. Jest takie trzy pierścienie. Słuchajcie, i mamy takie jakby listki. Czyli coś, co się może kojarzyć z jakąś ekologią, z jakimś takim. Oświeciło mnie. Tak, z ekologicznym źródłem energii, no, ale w tym miejscu mogłoby być też ten taki mechanizm, który jest normalnie w żarówce. No ale powiedzmy, że coś takiego jest też oryginalne. No i mam jeszcze piąty. No to zróbmy sobie na przykład tutaj lupę. Dobra, rysujemy sobie środek, rzucamy rączkę, trzy kreski i trzy kreski, które nam symbolizują szkło. I tu mamy takie proste ikony. Mamy jeszcze, chciałbym wam pokazać taki zestaw prostych ikon, które też możemy wykorzystywać. To są też takie ikony, które kojarzą się z symboliką do na przykład naszych prezentacji. Dobra, zaczynamy z tej strony. Będziemy teraz rysowali parasol. Parasol zaczynamy od takiej linii. Teraz na dole robimy falę. Dodajemy górę.
Dobra, jest. I możemy jeszcze zrobić coś takiego, że wrzucamy sobie to do góry i będziemy robili takie pasy. Aha. No i teraz możemy jeszcze zrobić z tym rysunkiem to, że co drugie pole pokolorujemy sobie na pomarańczowo. Już nam się trochę wyróżni. Dobra, i taki parasol, z czym on się może nam kojarzyć? Gdybyśmy chcieli na przykład też zastosować na przykład w naszej prezentacji. Ogólnie symbolika takiego. Tak, dokładnie. To jest deszcz, ochrona. To jest też pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, które chcemy pokazać, tak. Parasol, prognoza pogody, bezpieczeństwo. Jasne. Coś, co nam się może przydać, myślę, że bardzo często, szczególnie teraz podczas miękkie lodowanie. Tak. Podczas tworzenia naszych scenariuszy online chcielibyśmy na przykład pokazać tablet lub jakieś narzędzie cyfrowe, czy komórkę, coś w tym stylu. Możemy sobie rozpocząć. Tworzymy sobie taki prostokąt. W środku też robimy sobie drugi. I teraz ja wezmę sobie mój szary zakreślacz. Dwie kreski. Tutaj możemy jeszcze zrobić coś w stylu, że odbieramy, że jest transmisja danych na tej zasadzie. No jest OK. Prosta wizualizacja graficzna tableta lub komórki. Jeszcze coś takiego fajnego, co też może się kojarzyć z taką kreatywnością, to może być na przykład rakieta. A weźmy sobie na przykład rakietę. Nie będzie. I możemy zacząć sobie z tej strony. Rysujemy podstawę. Z tej strony. Słuchajcie, jak tam rysowanie? Jest ok, tempo, nadążacie? Dobra. Relaksuję, fajnie, cieszę się bardzo. We flipowaniu i facylitacji graficznej, w myśleniu wizualnym, w sketchnotingu, też nie używamy zbyt wielu kolorów. To jest też tak, że przyzwyczajamy się bardziej do obrazu, który nie ma aż tak mocnego natężenia, jeżeli chodzi o kolor. Nie chcielibyśmy, żeby on też stał się nieczytelny. Dlatego też te wszystkie rysunki, one są takie, że przeważnie tam są dwa, trzy kolory, czyli flipcharty, no tak jak widzieliście chociażby na tym z planem webinaru. No tam są zastosowane dwa, trzy kolory, nie więcej. I to jest jak najbardziej ok. I to też jest taka gdzieś taki, myślę, protip do wykorzystania, że nie chcemy przekombinować, tylko chcemy, żeby nasz rysunek był czytelny, więc możemy sobie dodać taki szary. Ja mam też, słuchajcie, żółty, więc tutaj będzie fajnie pasował w ogóle żółty. No i możemy sobie
patrząc. No i wiecie, jak rysujemy, to staram się też tworzyć jedną linię, czyli na przykład rysujemy sobie od dołu do góry i nie będą nam się tworzyły wtedy takie maziaje. To będzie też wszystko czytelne. Tutaj sobie wrzucamy taki żółty delikatnie i z tej strony. Dobra, mamy to. Mamy rakietę. Książki. Jak narysować książki? No, na przykład chcielibyśmy do naszej prezentacji wrzucić jakieś informacje o lekturach. No i teraz wizualizujemy książki. Książki też bardzo prostym sposobem możemy sobie narysować. Zaczynamy z tej strony, robimy jedną kreskę. Okay. Robimy sobie z tej strony też taką figurę. Dorzucamy sobie tutaj jeszcze raz. Na przykład może być trochę niższa. Dobra. Jedna kreska. Kolejna kreska. Możemy sobie to jakoś zaznaczyć. I na przykład teraz jeszcze możemy z tej strony zrobić sobie graficznie. Coś takiego. Jakie pisaki polecam? Nie, wiesz co, Agnieszka, napisałaś, jakie pisaki. To możemy sobie zostawić też na, powiedzmy, gdzieś na końcu powiem może to, co używam. No, ja pracuję na Neulandach, są sprawdzone i można je spokojnie dostać przez internet, można też w Warszawie sklep z tymi markerami. Też dzisiaj pracuję na Neulandach, ale też niekoniecznie, bo przed chwilą rysowałem książki, to są zwykłe jakieś markery permanentne. No to na czym mi zależy, to by były nietoksyczne, więc musicie po prostu musicie sprawdzać, jaki jest skład też, żeby to nie były po prostu toksyczne markery, nie? Ale ogólnie o tym jeszcze z takich technicznych rzeczy może na koniec. Na sam początek, serio, jak najbardziej to, co macie gdzieś pod ręką, możecie sobie wykorzystać. I jeszcze jedna rzecz. O, super. Rzeczowniki na Padlecie. Gramatyka, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Pokazujcie nam swoje rzeczy, które tworzyliście. Jestem ciekaw. Dobra, to teraz jeszcze robimy, słuchajcie, sowę. Sowa jest bardzo śmieszna, jest bardzo prosta. Najpierw robimy sobie taki duży owal. Dobra, montujemy tutaj oczy. Jedno oko, drugie oko. Na dole, słuchajcie, kolorujemy. Robimy sobie taki dzióbek. A to już jest wasza fantazja, jak sobie go zrobicie tutaj. No i pozostałe elementy, uszy.
Tak, musimy tutaj jeszcze dodać też tą podstawkę. To tak jak z ludzikami. Okej. Słuchajcie, według mnie naprawdę to jest sowa, uwierzcie mi. Możemy też sobie tutaj ją pokolorować, wrzucić sobie jakiś kolor. No, na przykład taki czerwony. Wiecie co, one są fajne, te nylony, których ja też używam, no bo możemy sobie kolorować, możemy też wjeżdżać poza linię, ale tak się nic nie dzieje. One się nie rozmazują, więc to w nich jest fajne. Dobra, mamy dwa kolory. No, a możemy sobie jeszcze tak na przykład to tutaj zrobić taki lekki cień i gra. Dobra. Słuchajcie, no mamy za sobą taki wstęp. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili coś większego, w większym formacie, żebyśmy popracowali trochę nad tym, co mówiłem na początku. Mam dla was takie dwa wyzwania. I ostatnio, jak przeglądałem gdzieś inspiracje do tego webinaru, to znalazłem na Facebooku takie zadania, które możemy zrobić do szkoły. To jest z Facebooka Belfry rysują, więc możemy sobie to po prostu też przenieść na nasz duży flipchart. Słuchajcie, teraz otwieramy sobie nową kartkę. Chciałbym, żebyśmy sobie to umieścili pionowo. Ja zaraz jeszcze zmienię tryb kamery. Dobra, myślę, że jest OK. Dobra. Mamy w pionie. W tym całym myśleniu wizualnym, w momencie, kiedy pracujemy zdalnie, pracujemy online z naszymi uczniami, możemy przygotować takie narzędzie, które pozwoli nam przekazać wiedzę w taki bardzo fajny, graficzny sposób. I to, co chciałbym wam dzisiaj zaproponować, to będzie taki flipchart z zadaniami do szkoły. Taki flip, który możemy stworzyć dla naszych uczniów i na przykład wrzucić zdjęcie albo poprzez Padlet właśnie, albo poprzez prezentację multimedialną z zestawem zadań na cały tydzień. Myślę, że to będzie też taki fajny dodatek. Ja wiem, że wszyscy też, że macie dużo, dużo pracy takiej bieżącej. No możecie sobie to wykorzystać teraz podczas zdalnej edukacji albo w momencie, kiedy już wrócimy wszyscy do szkoły. Też możemy to stworzyć, taki plan zadań, na przykład z naszą klasą na cały tydzień. Czyli na przykład mamy zaplanowane ileś tam aktywności, lektur do przeczytania, ileś tam zadań do wykonania, jest tego sporo. Tworzymy taki flip z naszymi uczniami i na przykład wieszamy go w klasie i przez cały tydzień on sobie wisi i możemy z niego korzystać. I rozpoczynamy, słuchajcie. Jesteście ready? Mamy kartkę nową? Dobra. OK, to zaczynamy najpierw tutaj z tej strony. Zaplanujemy sobie, czekajcie, widać moją całą kartkę? Jeszcze chwilka. Dobra. Na samej górze wypisujemy hasło naszego flipcharta.
czyli zadania do szkoły. I możemy to zrobić w takiej fajnej formie, z literami, które będą miały różną wysokość. One będą się trochę od siebie różniły. Dobra, bierzemy sobie teraz ten wyraz w dużą ramkę prostokątną. No, u mnie wyszło tak, że jest taka trochę grubsza ta ramka, ale to też jest ok. To, co tutaj będziemy teraz robić, no warto, żeby to się pojawiło na dużym formacie, czyli na przykład na dużym flipcharcie, jeżeli macie taki do dyspozycji w szkole. No chyba, że korzystacie z flipchartów elektronicznych, na przykład Samsung Flip ma bardzo fajną funkcję, to tym lepiej, to tym bardziej. Ale generalnie na potrzeby dzisiejszego warsztatu my sobie to trochę pomniejszymy. I teraz słuchajcie, jak zrobić takie kartki z kalendarza, które będą pokazywały nam nasze zajęcia, które musimy przeprowadzić, lub zadania, które musimy wykonać. Będziemy sobie dzielili całą kartkę na takie dwie części. Najpierw zaczynamy z tej strony i na przykład rozpoczynamy sobie, dzisiaj mamy poniedziałek, no to rozpoczynamy sobie od wtorku, bo wtorek to jest 1 kwietnia. Nie. Wtorek to jest 31. 31 marca, jasne. 31 marzec, 1 kwietnia jest środa. No i rozpoczynamy sobie tutaj, na przykład wrzucamy. Wykorzystujemy to, co mówiłem na początku. Może spróbujcie też zdecydować, czy chcecie mieć wysoko pisane, czy nisko pisane. Wysoko pisane to jest to, gdzie mamy te podkreśniki, łączniki trochę wyżej. No i wybieramy sobie. Okej, ten 31.03 możemy sobie też zaznaczyć i wyróżnić w ten sposób. Data będzie bardziej widzialna. No i na przykład język polski, tak? Okej. Zawsze zaczynamy od tego, że wypisujemy to, co chcemy umieścić w ramce. Dopiero kiedy to zrobimy, zaczynamy pracę nad naszą ramką. Czyli w tym momencie robimy sobie tutaj, to będzie taka kartka z kalendarza. Ok. To, co możemy zrobić teraz, to możemy dodać takie piny. To będzie po prostu, to są takie jakby litery E, które musimy zrobić tutaj u góry. No dobra, możemy sobie jeszcze to podkreślić, wybrać sobie inny kolor, możemy sobie to wyseparować, język polski, przedmiot od daty. Tutaj to możemy jeszcze zrobić na dole, to słuchajcie, wystarczy, że dodamy takie proste kreski w tym miejscu, tak?
Okej, okay, już mamy ten rysunek, staje się trójwymiarowy, trochę nam wychodzi do przodu, a jeżeli dodamy sobie jeszcze do tego cieniowanie, to już mamy taką kartkę, która wydaje się, że jest tak jakby przyklejona do naszego flipchartu. I analogicznie możemy dalej w tym miejscu tworzyć kolejne elementy, czyli kolejne przedmioty, to co chcemy zrobić. I teraz, jeżeli chcemy sobie na dole wypisać naszą listę zadań, to również jest na to trik. Możemy sobie odseparować też kartkę. No i chcielibyśmy teraz konkretnie wypisać to, co mamy zrobić, na przykład właśnie na języku polskim. Wybierzmy sobie ten język polski, niech on tutaj zostanie. Jest język polski. I teraz zobaczcie, też możemy zmieniać też pozycję w naszym flipowaniu. To też nie musi być pisanie od góry na dół, z lewej do prawej. Jeżeli też będziemy dawać różną pozycję, też będzie ten flip wyglądał bardziej atrakcyjnie. Dzieciakom też to się na pewno spodoba, bo to też jakby wzbudza takie poczucie, że musimy trochę też pomyśleć trochę nad tym, co jest stworzone. Dobra. I język polski. No dobra, możemy sobie też tutaj zrobić takie punkty do odhaczenia w formie checklisty. I też, jeżeli to będzie flipchart, który będzie można na przykład sobie wydrukować w domu, to jeżeli go wydrukujemy, to możemy sobie też odznaczyć te rzeczy, które zostały już przez nas zrealizowane. No i na przykład jakieś, nie wiem, ćwiczenie. Od 1 do 5, strona 17. OK. Dodajemy sobie buton. Dobra. Jakaś boska komedia. OK, to jest tylko przykład. Możemy sobie to oczywiście zmienić. No i też tutaj możemy z tym zrobić, możemy sobie podkreślić tym szarym markerem. Te punkciki wyjdą nam do przodu. Wrzucamy sobie to wszystko, słuchajcie, w ramkę. Ale zaczynamy sobie najpierw od tej strony. Górę zostawiamy na razie. I teraz chcielibyśmy, żeby to była taka kartka, którą można na przykład wyrwać. Wiecie, coś takiego, co jest kartka wyrywana z kalendarza, czyli będzie miała taką perforację z góry. Jak to zrobić? To też tutaj sobie może jeszcze to przedłużymy. Dobra, i tu jest OK, tak może zostać. Tego nie musimy tutaj kończyć, bo też może zaraz zrobimy w ten sposób, że będą nam się notatki na siebie nachodziły. OK, z tej strony rysujemy sobie też taki cień. Mamy taką kartkę. I po raz kolejny też możemy wykorzystać ten trik z cieniowaniem. I pewnie jest tak, że przy wykorzystaniu takich zwykłych markerów szarych, czy to rzeczywiście nie będzie takiego efektu może, nie? Bo będziecie mieli jakby ten marker, on jest wodnisty. No te nylandy, które są, one są też
bazie wody, więc dlatego jakby one trochę wychodzą do przodu. Tak, to rzeczywiście zajmuje trochę czasu, no ale myślę, że no, to też spełnia taką funkcję trochę takiej alternatywy, nie? Że to jest w momencie, kiedy rzeczywiście mamy trochę więcej takiej przestrzeni, no chcemy coś dla siebie zrobić, a przy okazji podzielić się z naszymi uczniami, no możemy sobie coś takiego wykorzystać. Tutaj w tym miejscu moglibyśmy sobie rozpocząć kolejną rzutkę. Tylko że pamiętajcie, że rozpoczynamy zawsze od tekstu. Zostawiamy na razie, nie tworzymy żadnej ramki. No bo zobaczycie zaraz dlaczego, jakby najważniejszy jest tekst, tak? Niech to będzie, nie wiem, dziady. Okej. Okay. Coś tam jeszcze, to co musimy zrobić. I teraz, jak już to mamy, to łączymy sobie jakby te dwie ramki. Wrzucamy sobie tutaj ramkę boczną. Dorzucamy sobie kolejne. Tutaj znowu rozpoczynamy z tą perforacją. I dorzucamy z tej strony i już mamy kolejną notatkę. Tak samo jak przy poprzednich ten efekt trójwymiaru jest ok. Kolejną, słuchajcie, moglibyśmy rozpocząć z tej strony i teraz na przykład możemy pod kątem rozpisać na przykład jakieś zadanie na matematykę. Wydaje mi się, że tak, przekręciłem, ok, to niech tak będzie ok. Szczególnie we flipowaniu te detale właśnie, o których mówię, czyli to cieniowanie, ten dobór kolorystyki, on rzeczywiście sprawia, że te flipy trochę inaczej wyglądają. Więc to jest tak, jak mówisz, tak jak piszesz, Basia, że to te szczegóły zmieniają ten odbiór. Moje doświadczenie pokazuje, że na początku jest rzeczywiście tak, że poświęcamy dużo czasu na tworzenie, ale z czasem jakby to też jest taka pełna automatyzacja tego, co udaje nam się tworzyć. Dobra, zostawmy teraz tą matematykę i przejdźmy sobie do dokończenia tego, co chcieliśmy zrobić. Jest matematyka. OK. Jest matematyka i teraz możemy w tą stronę też na przykład jakieś kolejne zadania, które mamy do wykonania, czyli całą listę zadań. Czy jakiś test, na przykład równania. Okej. No i też możemy sobie to wszystko podkreślić, czyli te konkretne przedmioty możemy sobie złapać w taki kolor pomarańczowy. Robimy takie długie ruchy, nie zatrzymujemy się w tym punkcie, więc tutaj na spokojnie. Matematyka. Matematyka może być w innym kolorze, bo to jest też ten moment, kiedy możemy rozróżnić właśnie nasze przedmioty, złapać sobie też taki wizualny kontrast od tego. Więc matematyka będzie niebieski. Tylko słuchajcie, jak zaczniecie to robić markerami,
to może być tak, że właśnie nie będzie widać konkretnie tych liter. Do takiego właśnie cieniowania, które ja przed chwilą zrobiłem, właśnie są dobre te Neulandy, bo wtedy jakby widać to, co jest pod spodem. Więc spróbujcie, jak to u siebie wygląda, ale właśnie to od razu tak mówię, że tutaj tak to może wyglądać. U mnie też tak to za bardzo tutaj jest trochę za ciemny ten niebieski. On w zasadzie powinien być trochę jaśniejszy. No ale okej, okay. To jest jakby... Może być, jeżeli macie ołówek i długopis, też jak najbardziej ok. To jest jakby też w porządku. Jak wrzucamy sobie tutaj, spoczynamy tą ramkę z tej strony. Ona już tutaj nam ładnie się wkomponowała w to, co mamy do tej pory. Tak. Możemy sobie dać jeszcze taką pod spodem tutaj też. Ok. I często w tym myśleniu wizualnym, w wypływaniu właśnie zostają takie momenty. I co z tym zrobić? No słuchajcie, nic nie musimy, nie musimy tego dokańczać, jeżeli tak jest, bo też mamy taki efekt trochę 3D, że trochę nam to wychodzi niż powinno, ale to jest jak najbardziej w porządku. Dobra. To jest taki przykład, który możecie sobie też uzupełnić i dokończyć w wolnej chwili. Jeden z kilku elementów, które możemy zastosować podczas naszej nauki zdalnej. Zadania do szkoły, coś, co możemy stworzyć. Możemy zrobić zdjęcie temu, co udało nam się wykonać, przesłać to, czy wrzucić gdzieś na Librusa, czy do jakiejś prezentacji. I myślę, że to może być też atrakcyjne. Teraz słuchajcie, jak tam? Żyjecie jeszcze? Wszystko ok? Bo będziemy robić kolejny flip. I teraz, dobra, super. Mamy zadania do szkoły, ale pytanie podstawowe, które się nasuwa w tym momencie, to jak w ogóle uczyć się zdalnie? Bo no mamy z tym problem. Mamy z tym problem, mamy problem z pracą zdalną. I mamy też problem z tym, żeby zapanować nad tym chaosem zadań, żeby zacząć tą pracę tworzyć efektywnie. Więc słuchajcie, chciałbym, żebyśmy teraz stworzyli taki flipchart, który będzie nam wizualizował w ogóle, jak uczyć się zdalnie. Co możemy zrobić, żeby ta nasza praca była efektywna? Przekręcamy nasz blok, znowu wracamy do pozycji poziomej. Ja w międzyczasie tylko jeszcze sprawdzę sobie, czy coś, no super, słuchajcie, tak przyglądam właśnie to, co się pojawiło na naszym padlecie i jestem naprawdę pod sporym wrażeniem. No słuchajcie, ekstra, rewelacja. Nawet sowa dostała gałąź, to jest po prostu czaderskie. Nasz tydzień zadania do szkoły, tablica. Wow, mega, mega, mega. Słuchajcie, dzięki też za te prace, które wrzucacie, które powstają. To teraz zrobimy flipa o tym, jak uczymy się zdalnie. To też jest taka inspiracja, którą znalazłem na fejsie Belfry Bazgrolą. Czyli taka grupa, do której też możecie dołączyć jak najbardziej. I mam nadzieję, że po tym webinarium to właśnie się stanie. I rozpoczynamy od tego, że wrzucamy sobie na środku
Napis Jak uczyć się zdalnie. Może być taki trochę grubszy. Dobra. Ja sobie teraz wybiorę inny kolor, żeby sobie trochę podkreślić te litery. Ale oczywiście to może zostać w takiej formie, jak jest do tej pory. No i dobra. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że z tej strony chcielibyśmy wyznaczyć miejsce do nauki. Rysujemy sobie biurko, rysujemy sobie postać. Ok, to będzie znowuż nasz człowiek solniczka. On jest uśmiechnięty. Jedna ręka, druga ręka. Tu może być jakiś przyrząd, nie wiem, linijka, jakieś nożyczki. Wyznacz. Ach, zrobiłem, i zobaczcie, zrobiłem błąd, bo zrobiłem miejsce, ale to jest ok. Zostawimy tak, jak jest. Tutaj miało być miejsce do nauki. To macie taki przykład gotowy, co można zrobić. Teraz polecimy sobie trochę dalej, ale zostawię Wam też tą przestrzeń. Możecie sami dokończyć te sformułowania, które powinny się pojawić. Teraz jak narysować coś takiego, że chcielibyśmy określić godziny swojej pracy? Możemy to zrobić też na podstawie tego, co robiliśmy wcześniej, czyli człowieka z takim trzymającym na przykład budzikiem zegarem, coś w tym stylu. Okay? No to zaczynamy od postaci człowieka. Tu jest nasz budzik. Dobra, i teraz musimy jeszcze dorysować mu takie proste nogi i z tej strony prostą rękę. Czyli określ godzinę swojej pracy. To, co bardzo ważne też w tym uczeniu zdalnym, to nie chcielibyśmy, żeby cokolwiek nas rozpraszało. Czyli chcemy, żebyśmy wyłączyli wszystkie rozpraszacze. Poprzez proste gesty pokazujemy emocje. Proste. Oczywiście, że nasze ludziki też mogą mieć włosy. Bardzo prosty sposób. Robimy podstawę i trzy elementy, które mogą nas rozpraszać. No niekoniecznie, ale bardzo często nas rozpraszają, no to jest ten Facebook, ikonka symbolizująca filmy. No i słuchajcie, i to jest mocno kontrowersyjne. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że muzyka wcale nie rozprasza, ale
Już jakieś dźwięki, które dochodzą z zewnątrz, mogą rzeczywiście przeszkadzać w uczeniu się zdalnym. Temat mocno kontrowersyjny. Zostawiam to Waszej ocenie. Czy tak rzeczywiście jest? No myślę, że super jest uczyć się zdalnie przy dźwiękach ulubionej muzyki. Czy dzieci nie powinny mieć kropek? No jasne, że mogą mieć kropki, ale możemy też się uczyć jako dorośli. To już, jeżeli chcecie, żeby ten flip rzeczywiście dotyczył, no właśnie, każdej sceny, żeby dotyczył, żeby był dedykowany dla dzieciaków, to możecie sobie na przykład właśnie zrobić takie postacie z tymi kropkami. Ale jeżeli jest też tak, że mamy na flipcharcie, że tak powiem, jednego rodzaju postacie, to też nie musimy ich rozróżniać, bo jakby to uczenie zdalne nie tylko dotyczy dzieci, ale również może też uczyć może dotyczyć dorosłych. Więc jak najbardziej to jest OK. Bardzo ważne, żebyśmy też robili przerwy w tym naszym uczeniu zdalnym. Więc rysujemy kolejną postać i ona będzie miała tutaj takie ręce nad głową, słuchajcie. Taki symbol tańca, coś takiego, co się kojarzy z tańcem. Jak najbardziej. Tu możemy sobie zakreślić taką fajną, ściętą nóżkę, a drugą możemy sobie zrobić taką w tą stronę. I już jest. I mamy taką symbolikę właśnie tego, żebyśmy robili przerwy. Dobra. Co jest bardzo ważne jeszcze w takim uczeniu zdalnym? Słuchajcie, możecie też pisać wasze propozycje. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zdrowo się odżywiać. Zresztą w momencie stanu epidemii systematyczność. Systematyczność. To też mamy tutaj okres godziny swojej pracy, no to trochę się wpisuje w tą systematyczność, nie? My też nie chcemy pracować cały dzień i nie wymagamy tego samego od naszych dzieci. Nie pracujemy cały czas. Musimy sobie wyznaczyć, to jest podstawa pracy zdalnej i uczenia się zdalnego, czyli wyznaczamy konkretny zakres naszej pracy. Możecie sobie też właśnie tego flipa modyfikować pod waszym kątem. Dorzucamy sobie tutaj zdrowo się odżywiaj jeszcze. Teraz sobie zrobimy taką postać. Ok. Tutaj taki symbol, które się kojarzy jednoznacznie z jakąś potrawą. Rysujemy nogi. Już jest OK. Włosy. To słuchajcie, to naprawdę zależy od tego, co chcecie uzyskać. Może być bez. To też jakby nie jest to jakieś konieczne w flipowaniu czy w rysowaniu. Jak narysować przewietrz w pomieszczeniu? No właśnie, to jak to narysować? Zrobimy sobie tak, że otwieramy sobie najpierw jedno okno, rysujemy taki duży kwadrat, dorzucamy sobie jeszcze okiennicę. Dobra, tutaj sobie wrzucamy drugą.
No i rysujemy jedną postać na środku. Uśmiechniętą. I teraz robimy taki ruch otwierania okien na oścież. Jest. Może być. No i co tutaj możemy zrobić? Możemy sobie zaznaczyć też te elementy okna. W ten sposób. Tak. Dobra, jest. Oczywiście też te pozostałe elementy my możemy zmieniać kolory. Możemy też ustalić taki kod, że te wszystkie dodatki będą w jednym kolorze. Czyli mamy pomarańczowy. Pomarańczowy wrzucimy też sobie tutaj. Pomarańczowy wrzucimy też oczywiście w naszym zegarze. Mamy też te ikony, one są przekreślone, więc możemy je tak zostawić, ale możemy też dodać pomarańczowy pomiędzy tymi ikonami i nożyczki. I już zdjęcie staje się czytelne. Coś moglibyśmy jeszcze dodać? A, no właśnie. Jeszcze bardzo, bardzo ważny będzie plan, jako taki element podsumowujący, czyli musimy zrobić plan swoich lekcji. No i też możemy dodać, żebyśmy zaglądali do Librusa. Rysujemy sobie postać. Tutaj zrobiłem trochę inaczej, bo te dłonie właśnie one są u góry w takiej formie wizualnej, może bardziej tak. Rysujemy sobie plan. I to, co możemy zrobić z tą grafiką, to możemy to trochę zagrać właśnie w ten sposób, że u góry napiszemy sobie słowo zrób. Na dole mamy plan. I pod spodem swoich zajęć. Jest. Jeszcze kilka różnych elementów, które można by tutaj dodać, ale trochę jest też tak, że na tym rysunku już nie ma przestrzeni do tego, żeby tworzyć kolejne. Co jeszcze możemy z tym zrobić? Możemy sobie to wszystko w ogóle, słuchajcie, wrzucić w jakąś ramkę. Spróbuję sobie to ogarnąć w ten sposób. Ok. I tu mamy takim szybkim ruchem zrobiliśmy sobie taką notatkę do tego, jak uczyć się zdalnie. Moglibyśmy też oczywiście wszystko po kolei pocieniować i tak dalej. Do wrzucenia gdzieś na prezentację, albo po prostu do podesłania swoim uczniom, żeby sobie to mogli wydrukować w takiej formie, jaka powstała. Szybko lukam, czy udało się komuś już coś takiego. No jeszcze nie mamy. Mamy na Padlecie kolejne ikony, które się pojawiają świetnie. Nawet mamy modyfikacje, cudownie. Super. Dobrze, słuchajcie.
To są takie dwa elementy, które my możemy wykorzystać w tym, żeby trochę wzmocnić te potrzeby związane z edukacją zdalną. Bardzo, bardzo polecam. Myślę, że to fajnie działa i fajnie możemy to wykorzystać w pracy z naszymi dzieciakami. Teraz słuchajcie, to też na czym mi zależało podczas tworzenia planu tego webinaru, jest to, żeby pokazać Wam, jak możemy w ogóle przenieść te wszystkie elementy, które powstały, w formie takiej obrazkowej. Żeby to zrobić, będziemy potrzebowali narzędzi. Słuchajcie, zwierzątka, myślę, że na ten moment byśmy musieli. Żeby z nich zrobić JPEGi. Ogólnie jest kilkanaście aplikacji, które służą temu, żeby skanować nasze prace. Na systemie iOS, jeżeli macie, to taki skaner, on jest zbudowany w naszym aparacie. Konkretnie, jeśli sobie uruchomimy aplikację Notatek, to możemy tam wybrać taką funkcję przy dodawaniu notatki, że możemy zrobić zdjęcie i ona od razu zarejestruje to w formie skanu. Ale możemy też wykorzystać do tego narzędzie, może dwa narzędzia z pakietu. Jedno jest z pakietu Office, drugie to jest z pakietu Adobe. Ja może Wam pokażę, jak to działa przy pomocy aplikacji Lens. Aplikacja Lens, to już momencik, ja Wam zaraz pokażę na ekranie, tylko muszę sobie uruchomić udostępnianie mojego ekranu. Dobra. Okay. Okej, okay. Aplikacja Microsoft Office Lens, która pozwoli nam, znaczy trzy elementy. Po pierwsze, to jest aplikacja, która wchodzi w skład aplikacji Office'owych, więc jeżeli pracujecie na co dzień z tymi aplikacjami, jeżeli wykorzystujecie na przykład Teams'y lub po prostu narzędzia, inne narzędzia, Worda i tak dalej, to może Wam pomóc przede wszystkim do synchronizacji Waszej pracy z pozostałymi narzędziami. Aplikacja jest bezpłatna, możemy ją pobrać ze sklepu Play lub na iOSie też z App Store'a. Co jest takiego fajnego, to jest to, że ona też pozwala nam na sczytywanie obrazu pod kątem, czyli jeżeli mamy coś na tablicy wrzucone lub na właśnie na flipcharcie, to możemy nawet sobie gdzieś z boku zrobić zdjęcie i będzie ok. Czyli nawet jeżeli jesteśmy gdzieś na jakimś szkoleniu i chcemy zrobić sobie notatki, no to jak najbardziej ta aplikacja jest fajna. Jeszcze jedna aplikacja,
Okej, e-notatki na razie nie. Z takich podstawowych to mamy jeszcze Evernote. To jest taka bardziej rozbudowana aplikacja do tworzenia notatek i również notatek wizualnych, a ona jest dosyć, szczerze powiedziawszy, na pierwszy rzut oka skomplikowana, bo tam trzeba wejść w notatkę, później dać zdjęcie. Zdjęcie zapisuje się w notatce, więc bardziej do takich notatek wizualnych. Jest jeszcze aplikacja Adobe Scan. To jest również aplikacja bezpłatna. To, co jest fajne tutaj, to jest to, że możemy sobie po zrobieniu zdjęcia rozciągać go po prostu w taki sposób, jak jest tutaj na zdjęciu. No i dzięki czemu możemy sobie dopasować notatkę. Ale może zróbmy tak, że możemy też zrobić zdjęcie na padlecie. Dokładnie. No to jest też tak, że padlet ma swoją aplikację na komórki. Możemy sobie też to uruchomić. Weźmy też na początek ten lens. Co jest fajnego w tej apce, to jest to, że możemy od razu nasze zdjęcie wrzucić do PowerPointa. Jeżeli jesteśmy zalogowani na komórce lub na urządzeniu, na tablecie, jeżeli jesteśmy zalogowani na naszym koncie, to od razu te zdjęcie, które wykonamy, możemy przenieść do Worda. Dobra. Aplikacja Lens. Uruchamiamy aplikację i zobaczcie, ona już od razu skanuje na początku cały obraz. Robimy zdjęcie i ona jest od razu. Które są niepotrzebne. Oczywiście teraz będzie mi odbijało na ekranie, więc to nie będziecie tak tego widać, ale to wszystkie cienie, które są zbędne, od razu są usuwane, dzięki czemu ta notatka jest w formie wizualnej. Teraz to, co ja zrobię, to wrzucę sobie to zdjęcie, które przed chwilą stworzyłem, do swojej galerii. Ok, mamy zaznaczonych kilka opcji. Możemy sobie to wrzucić na przykład do OneNote. Możemy sobie też całość przerzucić do Worda, do PowerPointa, do Outlooka i tak dalej, i tak dalej. Aplikacje do skanowania. To jest na przykład Evernote. Lens i Adobe Scan. Że wrzuciłem wam na czacie informacje. I teraz co możemy zrobić z takim flipchartem? Co możemy zrobić z grafikami, które udało nam się stworzyć? Rzeczy stworzyć naszą prezentację. Tylko że musielibyśmy każdy element pojedynczy przeskanować oddzielnie. Czyli
każdy element, każdą postać, każdy rysunek, grafikę skanujemy oddzielnie. Rysujemy oczywiście też oddzielnie na kartce. I dzięki temu możemy w bardzo prosty sposób wykorzystać. Czyli tak jak mamy tutaj, to musiałby być jeden rysunek, kolejny rysunek, na przykład tu na dole. I tak po kolei wszystkie elementy na oddzielnych kartkach. Dlaczego tak robimy? No bo później w prezentacji możemy sobie też dowolnie te obiekty powiększać i pomniejszać. Jeżeli będziemy mieli wszystko stworzone oddzielnie, nie będzie problemu, żeby modyfikować elementy, żeby sobie to wszystko zmienić, prezentację na zajęcia dla naszych dzieci z dowolnej tematyki, z wykorzystaniem ikon, figur i przedmiotów. I tworzę webinary. Słychać mnie? Ojojoj. Dobra, jest ok. Słuchajcie, kilka inspiracji, gdzie możemy znaleźć przykłady grafik czy gotowych szablonów do naszych. Grafiki, czy gotowe flipcharty, filmiki, które pokazują, jak możemy tworzyć własne flipy. Jest kilka grup założonych na Facebooku. Mamy też kilka różnych stron z taką podstawową. O, sieć się buntuje. No niestety, mam nadzieję, że przetrzymamy. Słuchajcie, nie jest źle. Jesteśmy prawie że na finiszu. Myślenie wizualne. .pl to jest strona, na której mamy artykuły, szkolenia, wiedzę z zakresu myślenia wizualnego. Polecam do przeczytania w ogóle, czym to jest, jakby jakie są elementy myślenia wizualnego, bo oprócz tego, co dzisiaj robiliśmy, czyli oprócz flipowania i trochę sketchnotingu, mamy jeszcze między innymi grafik, recording, whiteboard. Jest kilka różnego rodzaju elementów takiego myślenia wizualnego, więc polecam do wykorzystania, do przeszukania swojej wiedzy. Belfry Brass Gorillą i rysuję dla moich uczniów. To są takie strony bardzo fajne, codziennie mamy wrzucane kolejne notatki nauczycieli, nauczycielek, które tworzą dla swoich dzieciaków. Są bardzo fajne przykłady tego, jak wykorzystać myślenie wizualne w codziennej pracy. Ja spróbuję teraz też odpalić może odnośnik na Facebooka. Tak wygląda strona główna profilu Belfry Bazgrolą. Ok, tu mamy przykład czegoś, co można zrobić na przykład na historię. Mamy filmiki różnego rodzaju flipy. Rysuję dla moich uczniów. Tutaj mamy z kolei moduły. Co ciekawe, mamy kilkanaście modułów i możemy od początku rozpocząć w ogóle szkicowanie, naukę rysowania krok po kroku, czyli
Mamy konkretne zadania, które możemy wykonać. Jakieś elementy graficzne jest, czyli możemy sobie podpatrzeć, z czego składają się konkretne elementy, na przykład takie fajne rzeczy, wózek, lody, butelka z mlekiem, no nie wiem, jakieś takie proste, fajne rzeczy. A, dobra, słuchajcie, bo jest prezentacja. Przepraszam was. Słuchajcie, przepraszam, już udostępniam. Dobra, teraz będziecie widzieli to, co. Okej, teraz już widać pewnie, tak? Rysuję dla moich uczniów. Zobaczcie, możemy sobie w bardzo prosty sposób stworzyć czy jakieś elementy z prostych figur, czy takiego robota nawet, tak jak tutaj. To wracam jeszcze do tego, co mówiłem wcześniej. Belfry chyba z Grolą. No i też mamy różnego rodzaju przykłady, notatki tego, jak nauczyciele pracują ze swoimi uczniami. Jeszcze są też edunotatki. To jest też bardzo fajna strona do tego, żeby sobie wyszukać konkretne elementy na nasze przedmioty, czy na język polski, matematykę i tak dalej. Też za chwilę pokażę. Edunotatki.pl. Dobra, już czekajcie, jeszcze tylko przełączę się na podgląd mojego pulpitu. Okej. Ja zdecydowanie chciałbym ten pogłos wyłączyć. Dobra, edunotatki. Tutaj możemy sobie wybrać konkretne kategorie do wykorzystania podczas przedmiotów. Na przykład z języka angielskiego wybierzmy sobie. No i do wykorzystania stworzenia takich notatek wizualnych. Proszę bardzo. Notatka z jakimiś przedmiotami. Powiedzmy, że możemy też kolorować, zaznaczyć sobie konkretne elementy i stworzyć sobie taki słowniczek. Na podstawie też tego, co widzimy na rysunku, z kilkanaście różnych zakresów tematycznych, z egzaminów, na szkolenia, warsztaty i tak dalej. No ale najwięcej tych rzeczy znajduje się na Facebooku. Rysuję dla moich uczniów, myślenie wizualne. Jeszcze słuchajcie, Visual Coach, bo
To jest strona, gdzie codziennie możemy też uczestniczyć w takich krótkich webinarach. Zobaczcie, mamy codziennie nowe odcinki z myślenia wizualnego. Więc jeżeli macie trochę czasu, chcecie się pouczyć tych liter, tego piśmiennictwa, to myślę, że to jest też bardzo fajna strona, gdzie możemy znaleźć właśnie te krótkie filmiki. One są publikowane codziennie. Okej. Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o inspiracje, linki, to by było mniej więcej tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś luźne myśli, pytania czy skojarzenia, to wpiszcie na czacie, proszę. Ja też bardzo dziękuję. Super. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tą pracę dzisiaj. To było bardzo przyjemne. Myślę, że bardzo twórcze. No i też zapraszam Was do tego tworzenia wolnej chwili. Myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby się trochę ostresować. Dzięki, Jasia. Wy też bardzo fajnie rysujecie. I jeszcze na koniec. Ja też sprawdzę, co mamy na Padlecie, bo jestem też ciekaw. A, dobra, słuchajcie, już mi się to wyłączyło, ale jak na pewno zrobimy z tego pożytek i wykorzystamy gdzieś te zdjęcia, może gdzieś wrzucimy w jakimś poście. Były świetne. No i myślę, że też jak najbardziej z takim przesłaniem, że każdy z nas może rysować dla swojej przyjemności. Na początek to jest jak najbardziej ok. Dzięki bardzo za pracę i zapraszamy Was na nasze kolejne webinary. One się pojawiają na Facebooku, na Zaprogramuj Przyszłość. Lista wszystkich jest również na naszej stronie zaprogramujprzyszłość2.edu.pl. Markery. Słuchajcie, markery Neulanda. Jeżeli mam cokolwiek polecać, to firma Neuland są bardzo fajne, ale też takie, które macie w domu, jak najbardziej są ok. Zupy papierów, flipcharty. Zapraszam bardzo serdecznie.